Cześć! Dzisiaj wraz z magazynem Prolog zapraszamy Was na literacką wycieczkę śladami najnowszej książki Olgi Tokarczuk. Wybieramy się do Sokołowska i tam pokażemy Wam miejsca związane z fabułą Empuzjonu. Dla mnie jest to wyjątkowa podróż również z jeszcze jednego powodu. Otóż z Sokołowskiem związany jest jeden z ważnych rozdziałów w historii mojej rodziny. I także o tym Wam trochę opowiem. Jedziemy! Dworzec główny PKP w Wałbrzychu to pierwszy przystanek naszej literackiej wycieczki. W 1913 roku, kiedy rozpoczyna się akcja Empuzjonu, nosił nazwę Dietersbach i właśnie na tej stacji wysiada z pociągu z Breslau młody student Politechniki Lwowskiej Mieczysław Wojnicz, który choruje na gruźlicę i ma nadzieję, że w oddalonym o kilkanaście kilometrów Grübersdorfie, gdzie działa słynne sanatorium doktora Bremera, zostanie wyleczony. Spogląda na rysujące się na horyzoncie góry i nie zdaje sobie sprawy, że odkąd jego stopa stanęła na peronie stacji, jest bacznie obserwowany i śledzony. Przez kogo? Odpowiedź kryje się w gęstych lasach otaczających sanatorium. Po drodze do Sokołowska zatrzymaliśmy się na chwilę na cmentarzu ewangelickim w Unisławiu Śląskim, czyli byłym Langwaldersdorfie. W Grübersdorfie nie było cmentarza, dlatego to właśnie tutaj chowano mieszkańców wsi, kuracjuszy, którym nie udało się pokonać choroby, a także ofiary okrutnych zbrodni, do których co roku w listopadzie dochodziło w sanatorium. Dotarliśmy do Sokołowska. Za mną majestatyczny gmach byłego sanatorium doktora Hermana Bremera. To właśnie tutaj Mieczysław Wojnicz oraz inni kuracjusze zażywali leczniczych zabiegów, hydroterapii i leżakowania na pięknych werandach. Sanatorium powstało w połowie XIX wieku. Przez 30 lat prowadził je dr Herman Bremer, który opracował nową metodę leczenia gruźlicy, opartą na umiarkowanym ruchu, na świeżym górskim powietrzu, diecie bogatej w mięso i mleko oraz hydroterapii. Czy ta metoda działała? No cóż, na pewno przedłużała życie i dlatego do Grübersdorfu przyjeżdżali kuracjusze, chorzy z całego świata. Jak widzicie, budynek sanatorium wiele przeszedł. W latach 90. XX wieku został kompletnie splądrowany i zniszczony. Kilkakrotnie również płonął. Teraz na szczęście odzyskuje swój blask dzięki Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, która nie tylko próbuje odbudować sanatorium, ale także organizuje w Sokołowsku bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. festiwal filmowy związany z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, który również tutaj przez jakiś czas przebywał. Po śmierci dr Bremer spoczął na wzgórzu, w pięknym miejscu, do którego kuracjusze z pensjonatu dla panów często spacerowali. Niestety grobowiec rodziny Bremerów został zniszczony, splądrowany, a trumny zniknęły. Za mną cerkiew świętego Michała Archanioła w Sokołowsku, ważne miejsce dla fabuły Empuzjonu. Olga Tokarczuk przy okazji wizyty bohaterów w tym miejscu opowiada nam fascynującą historię świętej Emerencji. Dowiadujemy się także wiele ciekawostek dotyczących ikonografii związanej z tą świętą. A teraz obiecana rodzinna historia. Zwiedzałam Sokołowsko nie tylko śladami bohaterów Empuzjonu Olgi Tokarczuk, ale także śladami mojego dziadka Edwarda. Niedawno wśród rodzinnych pamiątek odkryłam listy, które dziadek pisał do mojej babci właśnie stąd, z Sokołowska. Przyjechał tutaj w 1969 roku, by leczyć gruźlicę, która była wynikiem wyniszczenia organizmu po pobycie w Dachau, z którego cudem ocalała, także bardzo ciężkiej pracy po wojnie. W Sokołowsku przebywał
blisko 6 miesięcy i mieszkał tutaj, przy ulicy Głównej 25, w pensjonacie Przodownik. Z listu wyłania się obraz życia sanatoryjnego z przełomu lat 60. i 70. Dziadek opisuje lecznicze zabiegi, wycieczki po okolicy, ale także bolesne zastrzyki ze streptomycyny, wyrandowania. Pisze także o tym, jak kuracjusze spędzali czas południami i wieczorami. Grali w karty na przykład, oglądali telewizję, czy też czytali książki. I mimo, że mój dziadek bardzo dużo przeszedł w życiu, to jednak w tych listach nie ma ani krzty skargi czy rozgoryczenia życiem. Jest tutaj dużo wdzięczności za każdy dzień, zachwyt nad otaczającą przyrodą, no i dużo miłości. I mimo, że od śmierci moich dziadków minęło kilkadziesiąt lat, to dzięki tym listom poczułam znowu ich bliskość i więź z nimi. Wróciliśmy do kurhauzu, bo myślę, że to będzie najlepsze tło do podzielenia się z Wami kilkoma refleksjami po przeczytaniu Empuzjonu. Najnowsza książka Olgi Tokarczuk to nie jest jej opus magnum, czy dzieło na miarę ksiąg Jakubowych. Gdyby miała Empuzjon porównać do innych utworów Olgi Tokarczuk, to zestawiłabym tę książkę z Prowadź swój pułk przez kości umarłych, w którym Olga Tokarczuk bawiła się konwencją kryminału. Empuzjon nosi pod tytuł Horror przyrodoleczniczy i rzeczywiście autorka bierze tutaj na warsztat literaturę grozy i wykorzystuje jej elementy. Buduje bardzo mroczny, niepokojący nastrój. Mamy tutaj tajemnicze istoty zamieszkujące gęste lasy. Mamy okrutne morderstwa i legendy, które powtarzają sobie mieszkańcy Gürbersdorfu. To jest powieść wielowarstwowa, bogata w odniesienia i konteksty. Takim najbardziej oczywistym odniesieniem jest Czarodziejska Góra Tomasza Manna. Podobnie jak w powieści niemieckiego prozaika, w Empuzjonie bohaterowie dużo dyskutują, a ich ulubionym tematem rozmów są kobiety i ich rola w społeczeństwie. Wspólnie dochodzą do wniosku, że kobiety mają małe mózgi, w związku z tym nie opłaca się kobiet edukować, nie powinny podejmować samodzielnych decyzji i nie powinno się w związku z tym przyznawać im żadnych praw. Przyznam, że te rozmowy, lektura tych rozmów była dla mnie bardzo trudnym przeżyciem, a najbardziej przerażające jest to, że Olga Tokarczuk skleiła te dyskusje z prawdziwych tekstów myślicieli, wielkich filozofów i pisarzy, którzy stanowią trzon kultury zachodniej. Dzięki właśnie takim wielkim umysłom patriarchat wciąż trzyma się dobrze. Nad Sokołowskim oberwanie chmury, więc musieliśmy się schronić pod drzewem. Dociekliwy czytelnik będzie czerpał ogromną satysfakcję z odnajdywania tych kontekstów i odniesień, ale można się także zatrzymać na poziomie fabuły i mieć naprawdę ogromną przyjemność z czytania. Dla mnie powieść Olgi Tokarczuk to przede wszystkim książka o poszukiwaniu siebie, o dążeniu do samoakceptacji, ale także o gniewie i zemście tych, którym odebrano to prawo, którym za bycie sobą groziła śmierć. A na koniec dodam jeszcze, że obcowanie z językiem, stylem i frazą Olgi Tokarczuk to naprawdę wielka przyjemność. Sokołowsko przywitało nas piękną, słoneczną pogodą, ale żegna niestety deszczem. Mimo wszystko to była jednak przepiękna wycieczka. Jeżeli będziecie mieli okazję, to koniecznie tu przyjedźcie. Do zobaczenia. Cześć.